Myślę, że słowa takiego jak ewangelizacja nie trzeba nam tłumaczyć. To jest takie mówienie o Bogu, to jest takie głoszenie zbawienia o Bogu, że człowiek w jednym momencie najczęściej zmienia się. Oddaje życie Bogu, poddaje się Jego woli, Jego zamiarom, powierza się Mu i zaczyna liczyć się z Bogiem w każdym momencie. Ta ewangelizacja może mieć bardzo różne formy. Dziś, jeżeli uczestniczyliśmy w Eucharystii albo też czytaliśmy te czytania przeznaczone na dzisiejszą liturgię, to spotkaliśmy się z pierwszą formą ewangelizacji w Biblii. To Mojżesz, który otrzymał dekalog od Boga, który go przedstawił Izraelowi i który w imieniu całego ludu mówił, że chcą dochować tego wszystkiego, co Bóg obiecał w tym przymierzu, w tych słowach rozpoczynających 10 przykazań i zapewniał, że dotrzymają tych słów. Natomiast dziś mogliśmy usłyszeć taki akt właśnie jakby ewangelizacji pierwszej w Biblii w oparciu o ten dekalog, o Boże prawo. Bóg najpierw posyła Mojżesza, a Mojżesz wobec ludu mówi tak: patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Jest to jeszcze zanim wejdą do ziemi obiecanej. Już Mojżesz mówi, że muszą wybrać, czy chcą żyć według tego, co Bóg przekazał, zaproponował, zachęcił, ukazał. Będą żyli, będzie im Bóg błogosławił, ich życie się powiedzie. Mało tego, także Mojżesz mówi, że ta droga ma pewien rozwój, że można się zbliżać coraz bardziej do Boga, że można coraz lepiej rozumieć to, co Bóg powiedział, że można coraz dokładniej wypełniać to, co jest Bożym upodobaniem, że można znajdować coraz większą radość z tego, co czasami może być trudne, gdzie człowiek musi siebie pokonać. Taka jest pierwsza forma ewangelizacji, którą Mojżesz przekazuje ludowi Bożemu. Można żyć w taki sposób, ciesząc się z tym i ufając Bogu, bo taki jest efekt, taki powinien być efekt takiej ewangelizacji. Prawo jest dobre. Gdybyśmy spotkali Żyda, który rzeczywiście jest przekonany, jemu wystarczy znajomość prawa. Cieszy się i mówi, jak mądrze, że Bóg coś takiego przekazał, bo człowiek nie musi szukać czegoś innego, nie musi się doświadczać. Człowiek może poznać te Boże przykazania, ale przeżywać tą znajomość tego Bożego przykazania i Boga tak na pół gwizdka, możemy powiedzieć. To jest tak, jak powiedzmy sobie, kobieta w raju znała to, co Bóg powiedział odnośnie tego drzewa, które ma owoce poznania dobra i zła, ale nie dowierzała, zwłaszcza pod wpływem słów, które wypowiedział wąż do niej. Żyła jakby w rozkroku. Z jednej strony bała się, co się stanie, jeżeli przekroczy to Słowo Boże, a z drugiej strony nęciło ją to, co wydawało się, że jest takie bardzo obiecujące. Może być, że człowiek, który nie zawierzył Bogu, człowiek, który nie do końca jest przekonany do słuszności tego, co Bóg mówi, jest ciągle w rozkroku, ciągle upada, ciągle mu się zdarza, że ulegnie pokusie. Ciągle nie będzie się zbliżał do Boga, ale tak stał w pewnej bezpiecznej odległości, bo wydaje mu się, że jeżeli by tak zaufał i przybliżył się i oddał się Bogu, to coś straci bardzo ważnego. I wreszcie może być człowiek, który poznał drogi Boże i Boże przykazania, ale jest zniewolony. Żyje, ale tak naprawdę wciąż upada, dlatego że to, co jest jego zniewoleniem, jest mocniejsze od niego. Jeżeli nie zostanie wyzwolony, to będzie ciągle w niewoli tego, co stało się jego osobistą niewolą. To jest alkohol, to narkotyki, to inne uzależnienia, to hazard także.
Wiele jest tego typu dróg. Można ewangelizować naprawdę w bardzo różny sposób. Dziś najczęściej są to rekolekcje ewangelizacyjne, to jest prowadzenie do takich podstawowych prawd, że Bóg kocha człowieka, że daje mu wszystko, że troszczy się o niego. To przyjęcie także takiej prawdy, że człowiek jest słaby, sam siebie nie potrafi wyzwolić, sam nie znajdzie drogi do Boga, sam nie dojdzie do Boga, bo Bóg chciałby go przygarnąć, ale on jest grzeszny, on jest na drugim brzegu. Potrzeba wreszcie uwierzyć, że jedyna droga do zbawienia i do życia z Bogiem jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który złożył swoje życie na krzyżu jako ofiarę za nasze grzechy. I uznanie i powierzenie się Jezusowi to jest ostatni akt ewangelizacji i wtedy tym sprawdzianem tego przyjęcia słów ewangelizacji jest to, że następnego dnia człowiek żyje inaczej. Ale spotkałem także i taką formę ewangelizacji, która się opiera o 12 kroków AA. Po prostu przerabia się to, co służy do wyzwolenia. Odpowiednio modyfikowane. I człowiek po przyjęciu tych 12 kroków mówi, rzeczywiście żyje tak, jak Bóg chce. I jest to dla mnie wielką radością. Czuję się wyzwolony i ufam, że Bóg naprawdę prowadzi mnie najlepiej dla mnie i dla mojego życia. Pomyślmy dziś nad tą ewangelizacją, jaką pierwszy zaproponował, przeprowadził wobec ludu Bożego na pustyni Mojżesz. Pomyślmy o tym naszym osobistym wyznaniu, przylgnięciu do Boga, decyzji takiej. Takiej, jak Mojżesz powiedział, kładę przed Tobą życie i śmierć. Słowo Boże i to, że Ty możesz to odrzucić. Pomyślmy nad tym, co jest ważne, właściwie kluczowe dla naszego życia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.